Przystępujemy do punktu 4.8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Karpowej ze stosownym pismem Wydziału Mieszkalnictwa. Bardzo proszę panią Iwonę Ochyl o przedstawienie projektu uchwały. Komisja Mieszkaniowa po zapoznaniu się z treścią pisma i przeprowadzonej wizji sporządzoną protokołowi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Nie, bardzo dziękuję. Ja tylko państwu jestem winien informację, że to jest lokal socjalny numer 3 położony przy ulicy który wynajmuje pani i ona chce ten przedłużyć najem na następny okres. Jest to lokal o powierzchni całkowitej 20,77 m². Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Koleżanka Lucyna, bardzo proszę. Chciałam zapytać, to, gdzie są te mieszkania? Zaraz na Polanę. Ten kwater po hotelu. Po lewej stronie. Na trzeciej stronie. Po remoncie, tak? Tak, po remoncie. I oni wszyscy takie muszą mieć teraz o przedłużenie? Tak. No bo jeżeli my... Bo już rok minął. Czy ktoś, kolega Zalański. Jak byliście na wizji tam lokalnej, w jakim standardzie zrobili teraz ten hotel? Bardzo ładne są te. Lux. To jest bardzo ładny. Jak tam czyszczątko jest zawsze. Znaczy nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby było jakieś mieszkanie zaniedbane. No nie, nie jest to dla nas komfortowa sytuacja, powiem szczerze, wchodzić komuś do mieszkania i patrzeć, jak nie mieszka. Są to osoby starsze. A standard jaki jest? Tam jest każde mieszkanie z łazienką? Tak, jest łazienka i jest taki aneks kuchenny. Nie, żeby kuchnia była osobna. Aneks kuchenny, tak, łazienka? Tak. No zależy, ile jest osób, to jest albo dwa pokoje, albo jest jeden pokój. Ten lokal, o którym mówimy w tym momencie, to jest pokój o powierzchni 11,86, aneks kuchenny oraz pomieszczenia przynależne w sumie o łącznej powierzchni użytkowej 20,77 m, na prawie 21. Podobno ponad 1 000 000 zł za najem z tego hotelu. Mało. Kolega Gajoszyk prosił o głos i poinformował nas, że 1 000 000 zł dali na remontelu, a koleżanka Kolasa stwierdziła, że to jest mało. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 20 głosów za. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.